1961 roku w Londynie odbyła się pierwsza wielka wystawa światowa. Od tej pory wystawy światowe, które stanowiły okazję do zaprezentowania dorobku kulturalnego, jak również osiągnięć naukowych i technologicznych krajów i narodów z całego świata, stały się wydarzeniem cyklicznym. Były to wielkie targowiska, na których pokazywano nowe produkty i idee, dzieła sztuki i maszyny przemysłowe. Wszystko to, co modne i na czasie. W 1876 roku, kiedy kończyła się ostatnia przebudowa Zamku Pszczyńskiego, wystawa światowa odbyła się w Filadelfii z okazji stulecia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Książę pszczyński Hans Heinrich XI Hochberg von Pless, który w owym czasie urządzał swą nowo przebudowaną siedzibę, poszukiwał przedmiotów pięknych i luksusowych, takich, które odpowiadałyby jego pozycji społecznej. Możemy podejrzewać, że inspiracji dostarczyła mu także wystawa światowa w Filadelfii. Ja chciałabym dzisiaj pokazać dwa przedmioty pochodzące z oryginalnego wyposażenia Zamku Pszczyńskiego, które na tej wystawie zostały zaprezentowane. Pierwszym z nich jest rzeźba Znalezienie Mojżesza, wykuta w marmurze kararyjskim przez popularnego w XIX wieku mediolańskiego rzeźbiarza Francesco Barzaghiego. Rzeźba znana jest z kilku wersji i replik, z których najwcześniejsze, jak mówią źródła, pochodzi z 1869 roku. Egzemplarz z Zamku Pszczyńskiego powstał w roku 1874, o czym świadczy data wyryta na dziele. Dzięki archiwalnym widokom Zamku Pszczyńskiego wiemy, że rzeźba u schyłku XIX wieku zdobiła reprezentacyjny salon w zamku, a później stanęła u szczytu schodów paradnych w miejscu, gdzie znajduje się po dziś dzień. W filadelfijskiej wystawie towarzyszyła trzytomowa publikacja, w której opisano, a także zilustrowano rycinami najlepsze pokazane na niej dzieła, w tym rzeźbę Znalezienie Mojżesza, której poświęcono ponad stronę. Rzeźba włoska, jak napisano, okazała się rewelacją tej wystawy, a szczególną sympatię widzów wzbudzić miała rzeźba Znalezienie Mojżesza. Signor Barzaghi, jak pisano, stworzył dzieło delikatne, czarujące i melancholijne. Takie, które od razu porusza struny serca. O tym, jak dużą popularnością cieszyła się rzeźba, niech świadczy fakt, że jej wizerunek rozpowszechniano w formie pocztówki. Ciekawostką jest to, że różnie identyfikuje się postać kobiecą, która trzyma małego Mojżesza w koszyku. Według niektórych źródeł to siostra Mojżesza, czyli Miriam. Tak na przykład zapisano w wydawnictwie towarzyszącym wystawie. Według innych źródeł jest to córka faraona. Taką wersję podaje m.in. inwentarz Zamku Pszczyńskiego z 1915 roku. Na wystawie światowej w Filadelfii została również pokazana, wykonana z pozłacanego brązu przez Henri Perrotta w Paryżu, podstawka pod kałamarze oraz akcesoria do pisania. Taka sama jak ta, która po dziś dzień zachowała się w salonie w apartamencie cesarza w Zamku Pszczyńskim. Utrwalona ona została na archiwalnej fotografii tego wnętrza z około 1915 roku. Ale dzięki starszej fotografii z początku XX wieku wiemy, że przedmiot taki znajdował się również w bibliotece zamkowej. Podstawka była zaopatrzona w kałamarze oraz miejsce na pióro. Widnieją na niej inicjały Henri Perrotta. Przedmiot w neorenesansowym stylu jest bogato dekorowany motywami akantu, wolut, palmet, a także groteskowych masek. W publikacji towarzyszącej filadelfijskiej wystawie podstawkę pod kałamarze opisano jako przykład upodobania do bogatych dekoracji właściwy Francuzom. Uznano też, że poszczególne elementy są wspaniałe pod względem projektu i fachowości wykonania, przez co przedmiot ten z łatwością wszędzie przyciągnie uwagę jako ozdoba sekretarzyka. Co więcej, napisano, że jeżeli prawdą jest filozoficzna teoria, która mówi, że nasze myśli zabarwiają się pod wpływem otoczenia, to szczęśliwy posiadacz takich przyborów do pisania powinien tak puścić wodze fantazji, że będą mu zazdrościć arabscy romansopisarze. Chyba trudno o lepszą reklamę. Pozostaje nam jedynie żałować, że nie wszystkie elementy tego kompletu zachowały się po dziś dzień.